Wydawnictwo Literackie, Audioteka oraz Uniwersytet Śląski przedstawiają Ignacy Karpowicz. Cicho, cichutko. Reżyseria Krzysztof Kiczek. Jest to historia pewnej rodziny. Odwołuje się do zdarzeń, chociaż nie sprawozdaje w ścisłej wierności faktów. Pamięci Michała Tomaszewskiego oraz jego bliskim. Jeszcze raz powtórzyłbym. W drzwiach jedynki minąłem się z rosłą pielęgniarką. Przy nim mu wezgłowia drzemała na krześle Anna. Staśka patrzyła przez okno w głuchocie, nie zareagowała w ogóle na pozdrowienie. W łazience słyszałem przez niedomknięte drzwi uzupełniała się woda w spłuczce sedesu. Telewizora już nie zauważyłem. Przenośne radio wydawało ten taki nieokreślony dźwięk obecności. Nie szumiało, nie szumiało, mimo że było włączone. Przyjechałem prosto z lotniska, walizką zatarasowałem krótki korytarz. Dwie nieobecne kobiety w szpitalnym pokoju, młoda i niemłoda. A na łóżku mój najdroższy przyjaciel. Prześcieradło przykrywało go do pasa. Nie miał w ogóle, nie miał koszulki. Pomyślałem, że letni upał albo przed chwilką go myto. Lśnił. Widzieliśmy się ledwie 2 tygodnie temu. Teraz nawet nie przypominał nikogo znajomego, ani nawet człowieka nie przypominał. Pożółkł. Ogromne nagle dłonie takie leżały wzdłuż tułowia, jedna w przykurczu, druga prosto otwierająca się na sufit. Obie niepowiązane z ciałem. Tak pokazywano humanoidalnych obcych po katastrofie pojazdu kosmicznego na Ziemi. Oddychał, inaczej by go stąd zabrano, jak gdyby w pantomimie oddechu. Obrzęk, puchlina, wodobrzusze. Nie znałem odpowiedniego określenia, po prostu widziałem ogromną obłość w miejscu brzucha. Prawie poduszkę wepchniętą dla hecy pod skórę. Tak, zdęcie jamy brzusznej usunęło pępek, pozostawiając takie malutkie wgłębienie, nacięcie. Ludzie w ten sposób oznaczają miejsca, w których coś się powinno zmienić, zniknąć lub pojawić. Włóść w ścianie, szpilka wyznaczająca miejsce skrócenia nogawki. A jeszcze 2 tygodnie temu przysiągłbym, naprawdę, że gorzej nie będzie, że choroba tak dokładnie objadła go, wyssała, już nie pozostaje nic innego, jak czekać na nieuchronne. Mój najdroższy przyjaciel, kurczę. Kochany miś. Nie zauważyłam, że wszedłeś. Kiedy się obudzi, może cię nie rozpoznać. Odzyskuje świadomość na coraz krócej. Nie wie, gdzie jest i za co. Wie, że boli i chce wody. Stasia odwróciła się plecami do okna. Objąłem Stasię.
raz nie szło do dodania otuchy, po prostu niekiedy mniej źle jest poczuć czyjeś żywe ciało, ciepłe ciało obok, niż nie poczuć. Odezwał się mój przyjaciel. Poduszka. Stasia poprawiła. Pogładziłem skórę jego nieruchomej dłoni, dotknąłem brzucha. Był twardy, wypalona glina, nie ciało. Nie śmiałem pocałować w policzek, bałem się, że coś się skruszy. No, spóźniłem. Idź. Stasia do mineralnej z butelki dolała ciepłej z termosu. Wyciągnąłem z kieszeni kalejdoskop kupiony w Kopenhadze. Miś lubił szkiełka. Proszę. Jest dla ciebie, Misiu. Dziękuję, pisarczyku. Tak dawno nigdzie nie byłem. Wziął, przyłożył do oka na chwilę. Stasia uniosła oparcie łóżka i podsunęła kubek. Nic nie wypił. I co, mój przyjacielu? A dużo gadasz. Anna, dotąd cicha na krześle, przejęła troskę nad misiem, nie nas wyrzucając na korytarz. Doczekał twoich odwiedzin. Odezwała się beznamiętnym głosem Stasia. Zamilczeliśmy naprzeciwko siebie, blisko. Lecz bez prawdziwej bliskości albo wrogości. Każde patrzyło w przeciwległą ścianę. Wydzieliła moją część winy bardzo precyzyjnie. Dostałem dokładnie tyle, ile uważała, że dostać powinienem. Wreszcie umrze. To dzisiaj ja nie mam jasności, które z nas to przewidziało. Wróciłem do mieszkania. Nie stało się czystsze niż przed wyjazdem. Zakurzone przedmioty wokoło lub rzeczowniki dzieliły się pim plam, pamiętam ze studiów, na abstrakcyjne i konkretne, a te plim plum z kolei na żywotne i nieżywotne. Pamiętam również, żywotne odmieniały się inaczej, bim bam, niż nieżywotne. I nagle pomyślałem, że Misiowi trzeba będzie zmienić deklinację. Kolejny kłopot. Jaką przybrałby formę i z jaką końcówką? Będę musiał sprawdzić i się nauczyć. Prysznic zdecydowanie poza moim zasięgiem. Kontakt z wodą wydał się odstraszający. Podobnie każde ciało. Czekaj, jak to szło? Pierwszy dowcip zerwał wodę. Usłyszany od niego 25 lat temu na Sylwestra? Aha, dobra, jakoś tak. Zapytał, jakie wcześniej było Morze Martwe? I udzielił odpowiedzi. Zielone. Ci, którzy znali Michała, bardzo się rozbawili. Ja nie. Nie znałem tego wysokiego, onieśmielającego pewnego siebie kolesia. Czarował kompletnie wszystkich. Wszystkich, nawet paląc dowcipy. Tego wiedzieć wtedy no nie mogłem. Nie przedstawiano nas sobie. Już zresztą bez znaczenia. Fale smutku przypływają i odpływają, ciągle pozostając jedna po drugiej. Smutek obmywa wszystko. Przedmiot w pokoju, klatkę schodową, całą drogę z lotniska i szpital. Jałowe porównanie i stąd chyba odpowiednie.
W szpitalu prowadzą całkiem piękny park z ławkami. Siadywaliśmy z misiem przy stawiku, gdy łapał lepszy dzień. Od pewnego momentu trudno powiedzieć, żebyśmy rozmawiali konkretnie i o czymkolwiek. Konkretne było jego wymiotowanie do śmietnika obok ławeczki. W nieuważności później pojąłem, że siedzieliśmy dokładnie tyle, ile potrzebował na odzyskanie sił po opuszczeniu oddziału, po tym, by tam wrócić. Myślę o rzeczownikach. Chociaż nikogo nie oszukam. Nie myślę przecież o rzeczownikach. Myślę o nim. Tak, no dookoła. Nikt tego nie chce. Chciałbym go znowu zobaczyć. Nawet w obcej formie, która została z niego wyrżnięta. Nie wiem, no nie chcę się oczywiście wpieprzyć, bo stara decyzja, ale... Dobra, nasze pierwsze spotkanie wypadało w noc sylwestrową. Kilka miesięcy wcześniej przeniosłem się do Warszawy na studia i zamieszkałem w dzielnicy Ursus. Wcześniej dzielnica nie zaliczała się do prestiżowych, nie wiem sobie wyobrazić kataklizmów, które by ten stan rzeczy zmieniły. Właścicielka podnajmowanego pokoju otaczała się z użytymi przedmiotami. Wszystkie mniej zużyte przechowywała w moim. Mieszkałem zatem poniekąd w składziku. Fakt ten, o który nieraz spotykałem się z całą dosłownością, brał się z intensywnej obecności dwóch gończych polskich, dewastujących z zapałem niepogryzione rzeczy. Inga była kilkumiesięcznym szczeniakiem, sikającym na widok wszystkiego, co ją frapowało, a z takich elementów składał się jej świat. Rozpłodowy samiec, imię wypadło mi z głowy, dla odmiany niczemu się nie dziwił, za to we wszystkim upatrywał zagrożenia. Skądinąd słusznie, kiedyś przyniósł w zębach własne jaja urwane przez jamnika sąsiadów. Właścicielka należała do typu flejowatej emerytki. W jej towarzystwie wszystko nabierało menelskiego deglamuru. Piechciła breje o strukturze stygnącego lastryko, z wykształcenia chemiczka organiczna. Nie, spoko, bo nie czułem się w nowym lokum komfortowo, dlatego każdego dnia szukałem wymówek czasem do ostatniego autobusu z dziennego rozkładu i tak właśnie stało się w noc naszego pierwszego spotkania. Zamierzałem cofnąć się na Ursus przed północą, żeby samotnie pożegnać stary rok i przywitać nowy. Kiedy przypomniałem sobie o dwóch psach i ich niełatwej pani, osłabła we mnie determinacja. I chociaż na studenckiej imprezie dla odmiany Ursynów, który pyszałkowaty kolega definiował jako blokowisko dla niewystarczająco biednych, by bank odmówił im kredytu, nie znałem nikogo albo prawie nikogo. Wydała się ona mniej przykrym rozwiązaniem. Jeden z pokojów służył za miejsce do chilloutu. Wyłożony różnego rodzaju materacami, kocami i poduchami z kanapy. Z wykręconą żarówką i rozkręcony na maksa kaloryfer. Został tamtej nocy odwiedzony przez niewiadomą liczbę osób, nie wiadomo ile razy. Tam po ciemku właśnie poznałem Michała. Doszło do rękoczynów i dodatkowych zdarzeń z dzisiejszej perspektywy całkowicie niewinnych. Szary świt zastał nas we trzech, ponieważ dopiero wtedy wydało się, że oprócz nas spał tam jeszcze jeden chłopak. Długo nie dał po sobie poznać, że coś widział bądź prędzej słyszał. W zdewastowanej zabawą kuchni spotkaliśmy się w piątkę, to znaczy nasza trójka z chilloutu oraz gospodarz z odurzająco piękną dziewczyną. Później zdradził nam, że tamtej nocy straciła dziewictwo, dlatego zaczęliśmy nazywać ją poufale i za jej plecami Dorka de Florka. A jeszcze później wydało się, że chyba, że chybił i pozostała dziewicą. Pomimo to postanowiliśmy nie cofać przydomka. W sumie nie każda Indianka zasłużyła literalnie na swoje imię. No. Siadająca krzywo w siodle, pewnie tak, lecz tańcząca na wodzie? No właśnie. Postanowiliśmy ogarnąć bajzę i zjeść wspólnie noworoczne śniadanie. Z Michałem zostaliśmy delegowani do nieodległego sklepu ogólnospożywczego Źródełko.
spotkania u niego w domu. Do zakupów dorzuciłem pastę do zębów, gdyż ta z mieszkania posłużyła do wypisania na szybie Val Si. Wybrałem pastę Oral B. Albo to jest Wall Si. Albo Val Si. Albo Val Si. Wcale nie Oral B. Wolsi. Mimo, że w ogóle nie wybierałem. Zbyt przejęty tym, co się wydarzyło, albo i nie wydarzyło. Michał spojrzał na pudełko i rzucił: wcale nie B. Właśnie w taki sposób zapamiętałem początek naszej trwającej ćwierć wieku przyjaźni. Jeśli odejmę 25 od moich lat, okaże się, że więcej było tych, kiedy Michała znałem, niż tamtych bez niego. Dziura po jego odejściu zieje niezasypana. Śmierć, dokładnie przecież zapowiedziana, wybuchła nagle. I bardzo blisko. Różnica ciśnień dosłownie ogłusza. Eksplozja wypala tlen. Powstaje próżnia. Zimno mi. I niech tak będzie. Robiliśmy to, co się robi w przyjaźni. Dostępni dla siebie i wspólnych bliskich, pomocni i ujęci drugą osobą. Przez to pewnie nie wyobrażam sobie przyjaźni bez wzajemnego oczarowania. Zaczarowanie drugą osobą nie znika. Najwyżej powszednieje. To był bezpłatny fragment. Po więcej zapraszamy do aplikacji Audioteki.